Cieszę się, że kolejny raz i kolejny rok mamy bardzo dobrych laureatów. Dostać te listki polityki nie jest tak łatwo. To jest bardzo profesjonalny ranking działalności publicznej korporacji robiony przez doświadczoną firmę Deloitte, która uwzględnia bardzo dużo różnych kryteriów, więc ci, którzy dzisiaj odebrali te listki, no mają też potwierdzenie, że to, co robią, jest dobrze zorganizowane, potrzebne, że ma standard, taką pieczęć profesjonalizmu. Ja myślę, że to jest ukoronowanie całych naszych działań i starań, które podejmujemy na rzecz tego, żeby biznes nasz prowadzić w sposób zrównoważony i myślę, że no, potwierdza to, że się po prostu opłaca. Wyróżnienie to jest coś, co mobilizuje do większego działania. To znaczy też obserwujemy, co robią inni, w jaki sposób podchodzą też do kwestii zrównoważonego rozwoju. Porównujemy też swoje standardy do standardów innych. Staramy się zaczerpnąć z dobrych praktyk, przymierzyć do tego, czym się możemy też podzielić, bo też mamy bardzo dużo ciekawych rozwiązań i też staramy się je pokazywać, więc no, każde zauważenie działań jest czymś, co dodaje skrzydeł. Firm, które zdobywają nagrodę, jest coraz więcej, a szczególnie tych, którzy zdobywają tę najwyższą nagrodę. Bo to też pokazuje, że ambicja, z którą rozpoczynaliśmy inicjatywę, żeby być taką inspiracją do edukacji, do osiągania kolejnych poziomów, takiego najwyższej staranności o to, aby ta odpowiedzialność w biznesie była zaszyta w działalności podstawowej, nam się udaje osiągnąć. Pracy na pewno jest dużo, dużo i na kolejne lata, natomiast ja wierzę, że przyspieszy ten proces i kolejna gala będzie znacząco większa, tych firm będzie więcej, bo jak porównujemy to też do takich zestawień dobrych praktyk, które przysyłają nam co roku firmy, no to myślę, że potencjał jest mniej więcej na drugie tyle, tak? Że to może być nie tylko 100 kilkanaście, ale 200 kilkanaście tutaj firm, więc za to trzymam kciuki. Nie wyobrażam sobie innej przyszłości, innego kierunku przyszłości. Powiem więcej, uważam wręcz, że najbliższe lata przyniosą zdecydowanie szybszy rozwój dochodzenia właśnie do takich standardów, wysokich standardów, jakim jest ta złota pozycja. Myślę też, że wśród polskich przedsiębiorstw istnieje też taka sytuacja, że wiele z nich dużo robi, ale jeszcze nie potrafi tak do końca się tym pochwalić, jeszcze nie wiedzą, że to jest takie ważne, ale myślę, że ta świadomość przyjdzie z czasem i właśnie tak wyobrażam sobie ten standard 100% zrównoważonego rozwoju w każdej gałęzi biznesu.